Dziś chciałabym się wspólnie z Wami przyjrzeć najbardziej proekologicznemu filmowi w historii polskiego kina. Tak się szczęśliwie składa, że jest to film nowy, a zatem łatwo mogę odesłać Was na platformy streamingowe, na przykład na Netflix, na których można go zobaczyć. Produkcją tą jest Apokawiksa w reżyserii Xaverego Żuławskiego. Aby pokrótce opowiedzieć o czym jest film, pozwólcie mi na krótki cytat z recenzji zatytułowanej Demontaż Atrakcji autorstwa Adriany Prodeus. Bohaterami filmu są młodzi ludzie, którzy w lockdownie kończyli szkołę średnią, a maturę zdawali w warunkach pandemii. Nie dość, że są pretensjonalni z racji wieku, dostali tragedię losową w bonusie. Nic dziwnego, że rozwinęły się w nich patos i emfaza w skali dotąd nieopisanej. Jak sami mówią, stracili najlepsze lata imprez i wygłupów. Do tego byli zamknięci w domach z rodzicami, w ich garnku zaczęło się tak gotować, że spadła pokrywka i z głów wykipiało. Gdy więc tylko się dało, poszli w długą, łamiąc wszystkie zakazy i próbując uszczknąć cokolwiek ze słodyczy młodości. Przecież i tak już żyjemy w świecie po apokalipsie, bawmy się, nie ma nic do stracenia. Ksawery Żuławski, reżyser tego filmu, proponuje widzom absolutnie szaloną i przerysowaną wizję rzeczywistości. Postaci, które zobaczycie w filmie, są narysowane dość grubą kreską, ale ciekawy dobór młodych i dodać trzeba bardzo zdolnych aktorów, powoduje, że całość nabiera intrygującej i niezwykle lekkiej wymowy. Waszą uwagę zwróci pewnie Mikołaj Kubacki, którego być może nie kojarzycie jeszcze z wielkich polskich hitów, ale miejmy nadzieję, że Wiksa stanie się dla niego trampoliną do dalszej kariery. Nie umknie wam też Sławomir Fabiański, w filmie odgrywający żyjącego w zgodzie z naturą pustelnika, którego nazwisko spotkacie w polskich mediach nie tylko w kontekstach filmowych, ale także w powracających od czasu do czasu dziwacznych skandalach i wybrykach z udziałem tego aktora. Gdybyście jednak chcieli zobaczyć go jeszcze na ekranie, to jest całkiem sporo tytułów, po które warto sięgnąć. Między innymi Historia Kaszub i Kaszubów Kamerdyner, Wojenne Legiony, Szalona mowa ptaków czy Piłkarska opowieść gwiazdy. Warto obejrzeć także drugi sezon wciągającego serialu kryminalnego Netflix Ultra w którym Fabiański gra jedną z głównych ról. Jednak do rzeczy. Wielka impreza, którą organizują bohaterowie filmu Szybko przeradza się w krwawą jadkę, bo w Bałtyku pojawiają się zatrute sinice. Warto zatrzymać się tu na chwilę, żeby odpowiedzieć na pytanie, co to właściwie są te sinice, które przecież w filmie odgrywają jedną z głównych ról. Otóż są to organizmy samożywne, początkowo zaliczane do roślin, a dziś należące do królestwa bakterii. Część z nich zawiera toksyny, które są niebezpieczne, gdy pojawią się w zbiornikach wodnych. Na zakwit sinic mają wpływ trzy czynniki: wysoka temperatura, delikatne falowanie wody, a także dostęp do azotanów i fosforanów, czyli do zanieczyszczeń przyspieszających proces rozmnażania. Toksyny wytwarzane przez te organizmy mogą doprowadzić do zatrucia. Co ważne, nie chodzi wyłącznie o kontakt fizyczny, ale również powietrzny. Gdy nawdychamy się powietrza unoszącego się nad kąpieliskiem, na którym doszło do zakwitu sinic, możemy poważnie się zatruć. I mówię wam o tym bez powodu. Warto wiedzieć, że w ostatnich latach mamy właściwie co roku do czynienia z zamykaniem kąpielisk w Morzu Bałtyckim właśnie z powodu sinic. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na podwyższającą się z każdym rokiem temperaturę oraz wylewanie coraz większej ilości zanieczyszczeń do rzek, wpadających do zbiorników morskich. Każdym razie te silice w filmie są niebyle jakie. To właśnie one zaczynają rozsiewać wirusa, który zamienia ludzi w krwiożercze zombie. Jak pisze w magazynie Noise Stanisław Bryś, ekologiczna apokalipsa wywołana zanieczyszczeniami spuszczonymi do rzeki nadciąga na całego. Plusem apokaliksy są sceny przedstawiające imprezę rozgrywającą się w nadmorskiej posiadłości. Młodzież w filmie Żuławskiego bawi się, jakby jutra miało nie być, a widz momentami czuje się jak podczas oglądania dobrze zmontowanego teledysku. Film zapada w pamięć i daje do myślenia. Wątki pandemiczne, klimatyczne wybrzmiewają tu bardzo wprost. Próżno szukać w Apokawiksie głębokich metafor. To kino rozrywkowe, bawiące się konwencjami gatunkowymi, pokazujące, że także o tym, czego się boimy, można zarapować w rytm dobrej popowej muzyki. Zdradzę wam, że scena ilustrowana jedną z moich ulubionych piosenek na szczycie, śpiewaną przez polskiego rapera Grupsona, to moja ulubiona scena w filmie. O wielu rzeczach jeszcze warto byłoby wspomnieć. Sam Ksawery Żuławski to ciekawa postać, a jeśli dorzucimy do tego jedną z legend polskiego kina jego ojca Andrzeja Żuławskiego, to już naprawdę zrobiłaby się z tego cała opowieść. Pozwólcie zatem, że odłożymy ją na inny raz. A dziś. Nie będę już was zatrzymywać, tylko wyślę was na seans pierwszego polskiego filmu o zombie, czyli apokalipsy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.